Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie na drugim spotkaniu z cyklu Metropolie Świata. Podejść się, czas na Hanower. Dzisiaj będziemy rozmawiać m.in. o ustroju, a także zadaniach Metropolii Hanowerskiej. A naszym gościem jest pan doktor habilitowany Łukasz Mikuła, geograf, urbanista, prawnik, pracownik Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza, współpracownik Centrum Badań nad Metropoliami, a także radny, członek Rady Miejskiej w Poznaniu, autor wielu publikacji naukowych, w tym także tej ostatniej, Zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych w świetle koncepcji miękkich przestrzeni planowania, chwila na lokowanie produktu, serdecznie Państwu polecam. I nasz gość opowie w znanej Państwu już formule kilka słów o Metropolii Hanowerskiej. Przyjęliśmy konwencję, że referat czy wykład potrwa około 30 minut, po czym będzie czas na Państwa pytania, na dyskusję. Jednakże zrewidowaliśmy formułę dyskusji czy formułę zadawania pytań względem poprzedniego spotkania i prosilibyśmy, żebyście Państwo po prostu wysłali nam swoje zapytania, wątpliwości na Facebooku w komentarzach i ja będę Państwa pytania odczytywał, a nasz gość obiecał, że na kilka czy kilkanaście pytań w zależności od Państwa czasu i zainteresowania odpowie. Nie będę przedłużał, witam serdecznie, nazywam się Jakub Szlachetko i będę moderował to spotkanie. Panie doktorze, oddaję w takim razie głos. Dziękuję bardzo. Od razu odpalę może też prezentację, bo będzie mi ona tutaj niezbędna, żeby przedstawić Państwu to, co mam zamiar. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do tego cyklu. To jest bardzo ciekawy pomysł na to, w jaki sposób w tych czasach, które nie za bardzo sprzyjają nam takim spotkaniom w realu, można nadal jakby tą wymianę wiedzy na tematy metropolitalne prowadzić. Ja reprezentuję mała errata od ponad roku, to jest już Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, ale nadal Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. I postaram się Państwu właśnie przedstawić obszar metropolitalny, który jest dosyć istotny z punktu widzenia właśnie naszego poznańskiego, ponieważ jest to miasto, region, z którym mamy bardzo silne więzi partnerskie, o tym jeszcze chwilę powiem. A tak naprawdę genezą tego dzisiejszego wykładu jest konferencja metropolitalna Instytutu Metropolitalnego, która odbyła się w połowie października, gdzie też starałem się pokazać dwa przykłady ustroju metropolitalnego, modelu zarządzania metropolitalnego, Manchester właśnie i Hanower. Wtedy miałem 20 minut na oba przykłady. Dzisiaj w trochę większym komforcie czasowym będę mógł troszeczkę dłużej powiedzieć właśnie o Hanowerze. No z tym znakiem zapytania, czy to rozwiązanie ustrojowe mogłoby być inspiracją dla polskich metropolii, czy dałoby się je w Polsce zastosować, a jeżeli tak, to na co powinniśmy zwrócić uwagę z tych bardzo, jak się za chwilę okaże, bogatych doświadczeń Hanoweru, gdzie, w jakim zakresie mogłoby to stanowić inspirację ustrojową, ale także jeśli chodzi o pewną tradycję, kulturę współpracy, te dwie rzeczy się bardzo tutaj przenikają. Przejdę więc już do meritum. Postaram się, tak jak wspominał już Jakub, w pół godziny zmieścić, żebyśmy mieli jeszcze trochę czasu na pytania. Krótka sylwetka miasta, długo tu się nie będę o niej rozgadywał. W każdym razie mamy do czynienia z miastem, które jest miastem na pewno historycznym, z tradycją stołeczności, jako stolica Królestwa Hanoweru. Później wcielone do Prus, a dzisiejszy status administracyjny jako stolica landu Dolna Saksonia uzyskała po wojnie w 1946 roku. Miasto targowe, znowu tutaj jakby mamy pewne wątki wspólne z Poznaniem. Przez wiele lat bardzo znane targi CeBIT, ostatnia ich edycja w 2018 roku, podobno ich już dalej nie będzie, ale przez wiele lat to była jedna z największych, o ile nie największa impreza właśnie targów informatycznych w Europie. Miasto, które było gospodarzem Expo w 2000 roku, czyli miasto historyczne, miasto targowe, ale miasto, które wcale nie jest jednym z największych w Niemczech.
miasto, które ma około 500 000 mieszkańców, 200 km2 powierzchni, czyli dla osób, które się geograficznie w polskich miastach orientują, to jest właśnie coś mniej więcej wielkość Poznania, niewiele, jeśli chodzi o ludność, niewiele mniejsze powierzchniowo, 13 miejsce w Niemczech. Tak? Jest wiele miast, które są większe od Hanoweru, być może bardziej dynamiczne, na pewno bardziej znane w świecie. Dlaczego więc właśnie o Hanowerze warto mówić w kontekście właśnie metropolitalnym, zarządzania metropolitalną? Bo nie tyle samo miasto nas interesuje, co nieco szersza skala, tak? Czyli region Hanower, którego miasto Hanower jest, jak widzicie na tej mapie, no, centralnym punktem, ale jest to obszar znacznie szerszy i w nieco innej skali. Region Hanower to jest miasto Hanower oraz 20 gmin, które niegdyś należały do powiatu ziemskiego, o takiej samej nazwie, powiatu ziemskiego hanowerskiego. Tu już powierzchnię mamy 10-krotnie większą, bo ponad 2000 km2. Ludność to jest ponad 1 000 000 mieszkańców i miasto Hanower to jest mniej niż połowa, jak można sobie obliczyć z tej liczby. Natomiast poza Hanowerem, spośród tych 20 gmin, no, nie ma tam takiego miasta, można powiedzieć, jakiegoś drugiego, które mogło być istotną konkurencją. To jest dosyć, no, ściśle można powiedzieć, monocentryczny obszar metropolitalny z największą gminą tego obwarzanka podmiejskiego, która liczy 60 tysięcy mieszkańców. Te gminy jest gdzieś tak między 14 a 61 tysięcy, większość z nich się mieści w okolicach 30, powiedzmy, tysięcy. Czyli znowu, jeśli chodzi o pewne struktury administracyjne, terytorialno-administracyjne, możemy szukać pewnych podobieństw, analogii z niektórymi obszarami metropolitalnymi w Polsce, przede wszystkim tymi monocentrycznymi, tak? Patrząc na skalę miasta, na strukturę miasta, Hanower nie jest zapewne tutaj inspiracją, od razu już będziemy mogli to powiedzieć, ani dla metropolii Śląsko-Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Nie sądzę też, że jest taki łatwy do przeszczepienia na Trójmiasto. Warszawa jest miastem dużo większym, ale inne miasta w Polsce, Poznań, Łódź, Wrocław, Kraków, Szczecin, myślę tutaj także, Bydgoszcz, jeżeli byśmy ją brali jako tylko, powiedzmy, obszar monocentryczny, pominęli chwilowo ten kontekst bydgoskotoruński, to są wszystko miasta, które skalą i zarówno jakby samego miasta, jak i w dużej mierze, choć też zróżnicowane strukturą strefy podmiejskiej, one w jakiś sposób tutaj do Hanoweru mogą nawiązywać. Co jest interesujące w tym regionie, że jest to najbardziej zintegrowany obszar metropolitalny w Niemczech pod względem terytorialno-administracyjnym. A konkurencja, jeśli chodzi o doświadczenia metropolitalne w Niemczech, duża. O tym będę też mówił w pierwszej części tego wykładu. Później skupię się już na samej ewolucji ustroju terytorialno-administracyjnego Hanoweru. Jak się stało, że stał się de facto największym, można powiedzieć, powiatem ziemskim w gruncie rzeczy, pomimo że się nazywa to region Hanower, to patrząc na ogólną strukturę ustrojową, ustrój terytorialnego Niemiec i Dolnej Saksonii, funkcjonalnie jest to powiat ziemski, tak? Największy, bo ponad milionowy, noszący nazwę regionu, ale mieści się pomiędzy landem a poziomem gminnym. Tym samym funkcjonalnie jest to, można powiedzieć, taki super powiat. I ten kontekst, o którym chciałbym powiedzieć, powtórzę, że on mnie też zainspirował wiele już lat temu, ponad 15 lat temu, do tego, żeby tym przypadkiem Hanoweru się mocniej zająć, to są pewne długoletnie już dosyć, bo rozpoczęte jeszcze przed odrodzeniem samorządu terytorialnego w 90 roku, jeszcze w okresie PRL-u, na przełomie lat 70. i 80. rozwinęła się współpraca między miastem Poznań a miastem Hanower, na początku na tym poziomie. Natomiast później wraz z reformami terytorialno-administracyjnymi w Polsce ta współpraca się stała bardziej wszechstronna jeszcze i bardziej wielopoziomowa, tak? Bo do partnerstwa Poznań-Hanower doszło partnerstwo powiatu poznańskiego i ówczesnego jeszcze w 99 roku, kiedy powiaty w Polsce startowały czy restartowały powiatu hanowerskiego, który to de facto powiat hanowerski stał się regionem Hanower niedługo później. Mamy też więzy współpracy na poziomie województwa wielkopolskiego i landu Dolna Saksonia, to jest też partnerski region, a także gminy, poszczególne gminy powiatu poznańskiego, gminy podmiejskie w stosunku do Poznania, też mają pewne bezpośrednie partnerstwa z gminami regionu Hanower, też tymi gminami
podmiejskimi. Stąd ten model hanowerski stał się też dosyć znany wśród samorządów, chociażby z tego środowiska poznańskiego, samorządowców środowiska poznańskiego, i on w pewnym sensie, choć na pewno nie pod względem stricte ustrojowym, ale pod względem chęci zajęcia się problemami integracji metropolitalnej, dostrzeżenia tego, że miasto nie kończy się na swoich granicach administracyjnych, że ta strefa podmiejska to jest też ważny gracz, że to powinno być zarządzane w jakiś sposób zintegrowane. Na pewno jeśli chodzi o taką ogólną inspirację, to dla rozwoju poznańskiej ścieżki integracji metropolitalnej inspiracje hanowerskie były bardzo, bardzo tutaj istotne. Okej. Przejdę teraz do pewnego szerszego kontekstu tego, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć, czyli o tym, jak w ogóle, można powiedzieć, ukształtowała się trochę ta scena zarządzania metropolitalnego w Niemczech. Niemcy są o tyle ciekawym przypadkiem dla nas w Polsce do analizy, bo chociażby strukturę terytorialną samorządu lokalnego mają w wielu przypadkach zbliżoną do Polski, tak? Na poziomie gminnym bywa z tym różnie w poszczególnych landach. Tak? Niektóre kraje związkowe przeprowadziły pewne reformy integracyjne, w tym Dolna Saksonia, i tamte gminy są dosyć duże jak na Niemcy, mniej więcej powiedzmy takie jak w Polsce. Przeprowadzono mniej więcej tam w latach 70. najczęściej podobną reformę jak u nas w 1933 roku, w czasie ustawy scaleniowej, i z gmin tych jednowioskowych stworzono gminy zbiorcze. A na przykład na południu Niemiec nadal jest jeszcze duże rozdrobnienie i na przykład w Baden-Württembergu to są małe jeszcze gminy. Natomiast na poziomie powiatowym mamy dość powtarzalny model powiatów ziemskich i miast wyłączonych z powiatów, Kreisfreie Städte, miasta wolne od powiatu, można powiedzieć, i powiaty ziemskie, Landkreis, praktycznie ta ogólna zasada tworzenia tego podziału jest taka sama jak w Polsce, przy czym w ostatnich latach też w wielu landach niemieckich przeprowadzono reformy powiatowe, najczęściej polegające na łączeniu mniejszych powiatów w większe. Natomiast zasada, że miasta duże są miastami wyłączonymi z powiatów, jest generalnie utrzymana. Taki jest punkt wyjścia. Tak? To jest coś innego. I dlatego może to być nam bliższe niż struktura angielska czy francuska, gdzie ona jest jednak, nie mówiąc o amerykańskiej, gdzie one są jednak zupełnie inne, można by powiedzieć, pod tym względem. Druga rzecz, która jest ciekawa, jeśli chodzi o Niemcy, to ta ich długa tradycja i długie doświadczenia, jeśli chodzi o zarządzanie metropolitalne, bo oni zaczęli o tym myśleć może nie aż tak wcześnie jak Brytyjczycy, bo Brytyjczycy zaczęli już w XIX wieku, ale już w pierwszej połowie XX wieku mieliśmy pewne pomysły na taki samorząd metropolitalny Berlina w 1912 roku. Generalnie skończyło się to 8 lat później tym, że de facto stworzono jednolite miasto Berlin, ale pewne zaczątki były takiego myślenia o samorządzie wielopoziomowym, gdzie jest miasto, są gminy podmiejskie i jest jakaś struktura zarządzania na wyższym szczeblu. A nieco później, w latach 20. zaczęto o tym myśleć w zagłębiu Rury, też bardzo skomplikowanym pod względem osadniczym, gospodarczym, funkcjonalnym, wieloośrodkowym, policentrycznym obszarze, opartym też na przemyśle, na rozwoju przemysłu. I tutaj można powiedzieć, że to, co zaczęto w latach 20. w zagłębiu Rury, to oczywiście z wieloma przekształceniami ustrojowymi, politycznymi po drodze, w jakiś sposób jest kontynuowane do dnia dzisiejszego. Natomiast poza tymi pionierami, o których tutaj wspomniałem, ogólnie geneza zarządzania metropolitalnego w Niemczech bierze się ze źródła, które jest mi bardzo bliskie, ponieważ tak naprawdę bierze się z systemu planowania przestrzennego w dużej mierze. Tak? To pewne decyzje podjęte w latach 60., czy już trochę później, jeśli chodzi o utworzenie wszechstronnego, wielopoziomowego systemu planowania przestrzennego w Niemczech, to prowadziły do tego, że w wielu przypadkach tak naprawdę ewolucyjnie wykształciły się pewne struktury nie tylko już planowania, ale bardziej zintegrowanego czy wielodziedzinowego zarządzania metropolitalnego. Tak? Na początku został wprowadzony ogólny w ustawie o planowaniu krajowym, o ładzie przestrzennym czy porządku przestrzennym, Raumordnung, jak to Niemcy nazywają, został wprowadzony pewien wymóg, aby wprowadzić w każdym z krajów związkowych, w każdym landzie poziom planowania regionalnego, przy czym jeśli chodzi o konkretne rozwiązania już prawne, prawno-administracyjne tego planowania, landy posiadały i nadal posiadają pewną tutaj swobodę, tak? Ale ogólnie narzucony został poziom planowania regionalnego, przy czym planowanie regionalne w Niemczech to jest
troszeczkę coś innego niż w Polsce. W Polsce utożsamiamy planowanie regionalne z poziomem województwa. Tak? To jest plan zagospodarowania województwa, traktujemy, że to jest planowanie regionalne. Odpowiednikiem paradoksalnie planowania wojewódzkiego w Niemczech jest planowanie Landesplanu, planowanie krajowe, przy czym przez kraj rozumiemy poszczególne landy, kraje związkowe. Natomiast planowanie regionalne to jest skala takiego subregionu, byśmy powiedzieli, w pewnym sensie planistycznego. To jest po kilka powiatów, albo najczęściej miasto i kilka powiatów dookoła. Skalą przestrzenną, żebyśmy sobie to wyobrazili, to jest bardziej poziom dawnych 49 województw, czy może dzisiejszych też podregionów NUTS 3. To jest mniej więcej ta skala, w której narzucony został obowiązek wprowadzenia pewnych mechanizmów planowania przestrzennego, jak to nazywali Niemcy, na poziomie regionalnym. Tak? W Polsce my mamy na tym poziomie pewną lukę w systemie, bo proszę zaznaczyć, że po województwie mamy od razu tak naprawdę poziom gminny. Tak? W Niemczech tym zwornikiem między planowaniem z poziomu całego landu, całego kraju związkowego, a już zejściem na poziom gminy, stały się regiony planistyczne. Oczywiście ich granice, ich struktura się zmieniały, są różne w każdym landzie. Proszę zobaczyć, że akurat Dolna Saksonia jest dość gęsto na te regiony planistyczne podzielona. Wielka, przynajmniej ludnościowo, Nadrenia Północna Westfalia ma ich mniej, są większe, ale też proszę zobaczyć, że prawie w każdym landzie mamy taki region planistyczny wokół jego głównego miasta, stolicy, tak? Czy to będzie wokół Stuttgartu, czy wokół Monachium, czy właśnie wokół Hanoweru. Stąd też, jeśli chodzi w ogóle o zarządzanie metropolitalne, mamy bardzo dużą różnorodność rozwiązań ustrojowych w Niemczech, właśnie z uwagi na federalny charakter państwa, że tak naprawdę to każdy land, każdy kraj związkowy ma kompetencje do określenia struktury samorządu terytorialnego, także terytorialnej, wprowadzenia pewnych zasad ustrojowych. I to pozwala dostosować się w Niemczech każdorazowo z jakimś rozwiązaniem, z jakimś modelem instytucjonalnym do lokalnej specyfiki, czy to politycznej, czy osadniczej, czy funkcjonalnej. Oczywiście mamy też przypadki najtrudniejsze, gdzie jakiś obszar metropolitalny leży w kilku landach, w kilku krajach związkowych, tak? Które mają różne prawodawstwa, na przykład w dziedzinie planowania. Mogą się różnić Berlin i Brandenburgia, Hamburg otoczony przez dwa kraje związkowe. Ale Niemcy sobie potrafili z tym poradzić i tu na poziomie umów pewnych pomiędzy landami także tam istnieje pewne planowanie na poziomie takim, byśmy powiedzieli, już całego regionu metropolitalnego. Wprowadzono także w Niemczech w latach 60., no bo formalnie planowanie regionalne jest częścią planowania, za które odpowiedzialne są władze landów. Natomiast władze landów stwierdziły, że skoro przechodzimy z planowaniem na niższy poziom właśnie, jak już mówię, najczęściej kilku powiatów, mniej więcej to tak wygląda, no to może warto byłoby w jakiś sposób dopuścić tutaj pewną reprezentację samorządów gminnych i powiatowych, które mogłyby być bardzo zainteresowane tym, jak będzie planistycznie wyglądał dany region. Stąd też najczęściej na poziomie każdego regionu planistycznego zaczęły powstawać związki samorządowe, związki gminne, związki gminno-powiatowe. Znowu, ustrojowo jest bardzo, bardzo różnie, tak? Czasami wszystkie gminy są reprezentowane w danym związku planistycznym, czasami te mniejsze gminy są reprezentowane poprzez powiaty, do których należą, a czasami są i powiaty, i gminy. Tutaj jest bardzo, bardzo duża różnorodność. Natomiast tak jak do dzisiaj w większości obszarów metropolitalnych tymi formami planowania, zarządzania są związki, są modele związkowe, tak istnieją stosunkowo nieliczne, ale dlatego bardzo ciekawe przykłady, gdzie powołany został samorząd metropolitalny, czyli pewna jednostka czy pewne organy samorządowe, które wybierane bezpośrednio sprawują bezpośrednią też odpowiedzialność, posiadają bezpośrednią odpowiedzialność, posiadają bezpośrednie kompetencje w różnych dziedzinach związanych z obszarem metropolitalnym. To może być planowanie przestrzenne, ale również transport publiczny, marketing terytorialny, czy jak sobie zobaczymy na przykładzie Hanoweru, znacznie jeszcze więcej dzieci. Jeżeli byśmy się przyjrzeli
tej mapie metropolitalnej Niemiec. Ja na razie celowo pokazuję to za pomocą takich sześcianów, żeby nie, trochę pozostawić niedookreślone takie miękkie granice, jakie są tych regionów metropolitalnych, bo to będzie jeszcze miało swoją puentę pod koniec wykładu. W każdym z tych obszarów metropolitalnych te rozwiązania są troszeczkę inne, tak? Bo oczywiście inaczej sytuacja wygląda w tym, można powiedzieć, najstarszym, jeśli chodzi o tradycję, regionie Rury, gdzie mamy kilkanaście równorzędnych tak naprawdę miast, dużych miast, Dortmund, Duisburg, Essen są największe, ale niektóre sąsiednie nie są dużo mniejsze czy mniej ważne, tak, Gelsenkirchen czy Bochum, to są wszystko miasta na prawach powiatów, do tego jeszcze cztery powiaty ziemskie dookoła, bardzo skomplikowana struktura, ale przeznaczyć da się jednolicie zrobić dla takiej struktury plan zagospodarowania przestrzennego w skali właśnie regionalnej. To jest ta skala planistyczna, mimo że ma duże rozdrobnienie terytorialne, administracyjne, mamy pewien pomysł na całość funkcjonalną dla takiego regionu planistycznego. Tak? Ona odwrotnie ma. Monachium jest obszarem monocentrycznym, jest jedno silne miasto. No, ale wokół mamy 8, tak z tego co pamiętam, 8 powiatów ziemskich, znaczy z gminami najczęściej bardzo, bardzo małymi. Ten Bawaria, akurat ten model południowo-niemiecki, nadal gminy są mocno rozdrobnione. Czy podobna sytuacja w Stuttgarcie, jeden silny ośrodek i sto kilkadziesiąt gmin podmiejskich zgrupowanych w pięciu powiatach. A to wszystko, cały ten region jako jeden samorząd metropolitalny posiadający swoje zgromadzenie, swoje władze bezpośrednio wybierane. No dobra, ale przejdźmy do Hanoweru, bo już wiemy, gdzie on się mieści w całym kontekście rozwiązań niemieckich, bo punkt wyjścia dla Hanoweru był podobny jak w zasadzie do tych wszystkich innych aglomeracji, przede wszystkim monocentrycznych, na początku lat 60. Mamy do czynienia z dynamicznymi procesami suburbanizacji, to są czasy niemieckiego cudu gospodarczego, oczywiście mówimy o Niemczech Zachodnich, czasy bardzo wysokiego tempa wzrostu, bogacenia się społeczeństwa, coraz więcej rodzin stać na dom jednorodzinny, na samochód, następuje dość dynamiczna suburbanizacja, tylko no, jak ona następuje? Następuje w sytuacji bardzo rozdrobnionej struktury terytorialnej. Początek lat 60. miasto Hanower się trochę wyludnia, traci mieszkańców, może sąsiednich gmin, to proszę zobaczyć, tych gmin jest 209, jeżeli dobrze pamiętam, 209 gmin jeszcze w czterech powiatach ziemskich. Tak to wygląda na poziomie powiatowym. I miasto Hanower, które jest miastem wyłączonym z powiatu. Czyli mamy rozdrobnienia terytorialno-administracyjne, a silne procesy demograficzne, osadnicze związane z suburbanizacją i jednocześnie ta suburbanizacja powoduje pogłębianie się więzi funkcjonalnych tych gmin podmiejskich, same miasta, chociażby przez codzienne dojazdy do pracy czy inne tutaj systemy, powiedzmy, infrastruktury technicznej, ale także w sferze usług społecznych. Ale zaczęto od planowania i zaczęto od planowania właśnie w tych strukturach, które się wówczas narodziły jako Verband Großland Hanover. Tłumaczymy to najczęściej jako aglomeracja Hanoweru. Wielki Hanower, wiemy, myślę, o co chodzi. I to się zdarzyło na początku lat 60. Co tam wtedy tej prehistorii? Współpracy metropolitalnej w Hanowerze, żeby pokazać czasami, jak długo czasu zajmuje ścieżka od początku pewnych struktur do wprowadzenia ich w tak zaawansowanej formie, jak to się stało w regionie Hanower na początku XXI wieku. Czyli mieliśmy przykład na początku pewnego związku gmin i powiatów, który zajmował się przede wszystkim właściwie wyłącznie na początku planowaniem przestrzennym. Dopiero później, w okolicy roku 70, tam doszły jako nowe zadania kwestie transportu. W 74 pierwsza duża reforma, dokonano konsolidacji na poziomie samorządu zarówno gminnego, jak i powiatowego, czyli
z tych 200 ponad gmin jednowierskowych, jakbyśmy to byli stworzone 20 takich gmin zbiorczych. To się w sumie ta struktura nie zmieniła do dzisiaj. Z 4 powiatów ziemskich stworzono jeden taki obwarzankowy, ogólny, pierścieniowy powiat hanowerski. Natomiast nadal pozostała ta podstawowa granica, można powiedzieć, między miastem Hanower, które nadal było miastem na prawach powiatu, no i całą resztą gmin, które były skupione w powiecie ziemskim. Co więcej, wtedy w 1974 roku zrobiono także pewien eksperyment i po raz pierwszy wówczas jeszcze wprowadzono, związek został utrzymany jako taki, związek Großraum Hanower, natomiast wprowadzono jeszcze wybory do bezpośredniego ciała przedstawicielskiego, do zgromadzenia tego związku na zasadzie bezpośrednich wyborów. Taki quasi-parlamentarny ustrój się zrobił. Ten eksperyment przetrwał tylko 6 lat. W roku 80 tam się kolejna władza zmieniła na szczeblu landu, bodajże z SPD na CDU. I wówczas zrobiono pewien krok wstecz. Tak? Pokazuję to też po to, żeby pokazać, że to nie jest zawsze, że jest tylko progres od rozwiązań, powiedzmy, tych miękkich, związkowych, instytucjonalnie ku bardziej zaawansowanym ustrojowo. Akurat w roku 80 właściwie większość tych struktur, które tam się tworzyły, rozwiązano. Ten bardziej wszechstronny, wielozadaniowy związek został rozwiązany. Utworzono związek celowy wyłącznie do spraw transportu, w którego skład wchodziło tylko miasto i tylko powiat ziemski, bez już samych gmin, tak? Natomiast to, co było ciekawe, to, że samorządowcy z tego obszaru, mimo to dość w sumie niekorzystnych ustrojowo zmian, które były w pewnym sensie narzucone z poziomu władz landowych, byli w stanie utrzymać trwałość relacji współpracy także w sferze planowania przestrzennego, bo proszę zobaczyć, że zrobiono tam coś takiego, że mimo że związek ten jako obligatoryjny metropolitalny został pozostawiony tylko do spraw transportu publicznego, to na zasadzie, ale już dobrowolnej, gminy i miasto część swoich kompetencji planistycznych delegowały do tego związku, dzięki czemu można było nadal kontynuować pewną tradycję planowania i nadal rozwijać tą kulturę współpracy. I proszę zobaczyć, to jest kilka przykładów. To jest pierwszy taki plan dla aglomeracji Hanoweru jeszcze z lat 60. Pewna wizja, która została wówczas wypracowana, ona się nie zmieniła praktycznie do dzisiaj. Tak? To może nie zawsze wszystko idzie odczytać z tego, ale zasada jest prosta. Współpracujemy planistycznie po to, żeby skoro suburbanizacja się już dzieje i jest ona pewnym procesem społecznym, gospodarczym, który nie jest tak po prostu możliwy do zahamowania, do wygaszenia, do postawienia jakiegoś muru na granicy miasta tego centralnego, i ona będzie prawdopodobnie następować, ale skoro mamy pewne partnerskie relacje też w ramach związku z gminami, to zróbmy coś, żeby ta dekoncentracja rozwoju paradoksalnie następowała w sposób skoncentrowany, tak? Czyli jeżeli się ludzie, ale też często firmy w pewnym sensie przeprowadzają, czy lokują się w tej strefie podmiejskiej, w gminach podmiejskich, to nie róbmy tak, żeby każdy gdzieś tam się budował, gdzie chce, tylko zróbmy tą suburbanizację bardziej skoncentrowaną w oparciu o pewne węzły, najczęściej przede wszystkim węzły transportowe, czyli miejscowości, które mają dobry dostęp do sieci komunikacji publicznej, także do sieci drogowej, miejscowości, które już posiadają pewną infrastrukturę. Jest tam szkoła, przedszkole, przychodnia, jakiś ośrodek kultury, jakiś marktplac, plac targowy, tak, taki rynek. I wokół tych właśnie obszarów, kilkunastu, a nie kilkudziesięciu czy stu kilkudziesięciu, twórzmy dalszą strukturę rozwoju przestrzennego w skali już całej aglomeracji, czyli suburbanizacja tak jest możliwa. Tu jest między innymi ta największa dzisiaj gmina Garbsen, 60 tysięcy mieszkańców, takie duże centrum handlowo-usługowe też dla całej tutaj zachodniej części podmiejskiego Hanoweru. Ale zasadą jest to, że nie budujemy się byle gdzie i byle jak, tylko tam, gdzie to wynika, jest wskazane w tej wizji metropolitalnej. I zmieniały się kolejne, oczywiście tutaj kolejne pokolenia planistów, kolejne pokolenia polityków, samorządowców.
urzędników, natomiast zmieniały się te kolejne plany, były inaczej rysowane, ale główna zasada jakby rozwoju i planowania w zasadzie była utrzymana, czyli ta koncentracja wokół pewnych miejscowości, wokół pewnych węzłów, które jak najbardziej mogą się dalej rozwijać. Pod koniec lat 80. generalnie suburbanizacja wyhamowała i ta ludność, ta proporcja pomiędzy Hanowerem a resztą, a powiatem ziemskim ówczesnym się ustabilizowała, aczkolwiek Hanower, który w latach 60., na początku lat 60. miał 65-60% ludności całego tego obszaru, gdzieś właśnie w latach 80. spadł poniżej połowy na 46% i na tym w miarę stabilnym poziomie się do tej pory utrzymuje. Tak? Suburbanizacja trochę wyhamowała, pewne procesy rewitalizacji i reurbanizacji w Hanowerze też sprawiły, że powiedzmy, o ile nadal jest pewna dynamika migracyjna w przekroju miasto, strefa podmiejska, to ta proporcja jest w miarę ustabilizowana. Nie jest to już traktowane, że to jest taka konkurencja na śmierć i życie, czy gra o sumie zerowej. Też dlatego, że powolny wzrost i stabilny, ale jednak stabilny, notuje i miasto, i strefa podmiejska. To jest możliwe, żeby te dwa procesy zachodziły równolegle. Oczywiście dzieje się dlatego, że musi być dopływ z zewnątrz całego obszaru. I teraz ostatni jakby epizod, ostatni akord tej ścieżki rozwoju metropolitalnej, czyli region Hanower, który jest już pełnym samorządem metropolitalnym. Ta inicjatywa reformy narodziła się wśród urzędników, wśród dyrektorów administracyjnych miasta, powiatu i związku aglomeracyjnego. Ten związek cały czas istniał, cały czas te swoje zadania w zakresie transportu i planowania przestrzennego spełniał. Ta współpraca sobie trwała już gdzieś tam pod koniec lat 90. od 30 kilku lat. Zdarzyło się też bardzo pozytywnie, zbieg okoliczności, że wszyscy ci trzej dyrektorzy administracyjni tych trzech jednostek miasta, powiatu i związku aglomeracyjnego wybierali się na emeryturę już w krótkim czasie. Chcieli trochę zostawić coś po sobie, a jednocześnie unikali jakiegoś zarzutu, że tworzą coś dla siebie, jakąś ciepłą posadę na przyszłość. No czy także nie było problemu, że jeden z nich stanie się ważniejszy od dwóch pozostałych. Tak? To czasami pewien taki, można powiedzieć, przypadek też gra rolę. W dużej mierze udało się to zrobić dobrowolnie. I tym samym z końcem 2001 roku w listopadzie powołano nową jednostkę administracyjną, jedyną w swoim rodzaju, można by powiedzieć, bo ona choć terytorialnie i funkcjonalnie odpowiada, można powiedzieć, zwykłemu powiatowi ziemskiemu, to ma pewne cechy szczególne, ma pewne pewien katalog zadań, który jest co najbardziej rozszerzony w stosunku do zwykłego powiatu ziemskiego albo inaczej ukształtowany. Od strony ustrojowej polegało to na tym, że ta struktura została bardzo mocno spłaszczona. Tak jak mieliśmy przed reformą powiat ziemski, a w nim 20 miast i gmin, mieliśmy odrębnie poza powiatem stolice landu i powiat grodzki czy powiat miejski Hanower i nad tym ten parasol w postaci związku komunalnego, związku metropolitalnego. To po reformie mamy w tym przypadku region Hanower, który obejmuje wszystkie 21 miast i gmin, można powiedzieć, że miasto Hanower troszeczkę no jakby w tej układance spadło z pozycji no, równorzędnej do powiatu ziemskiego Hanower do grona jednej z 21 gmin, które należą właśnie do regionu Hanower. Natomiast ta reorganizacja miała mocne oparcie też w kwestii zadań, które tutaj zostały temu powiatowi metropolitalnemu, a tak naprawdę regionowi Hanower przypisane. Planowanie przestrzenne, które normalnie nie jest w Niemczech, tak jak w Polsce zresztą, przypisane powiatom. Tutaj region Hanower jest tym podmiotem planowania, byśmy powiedzieli, no, regionalnego czy subregionalnego, czy najbardziej pasuje metropolitalnego, tak? Czy ma swoje kompetencje planistyczne.
ma swoje kompetencje w zakresie transportu publicznego. To są, powiedzmy sobie szczerze, pewne rzeczy odziedziczone troszeczkę po tych wielu latach współpracy już w formie związkowej. A to, co jest ciekawe i co było jednym z głównych argumentów, które przekonały miasto Hanower do przeprowadzenia tej reformy, do utraty statusu miasta wydzielonego w pewnym sensie. To są kwestie związane z całą sferą opieki społecznej, pomocy społecznej, polityki społecznej i zdrowotnej, gdzie one są, te zadania w Niemczech, przypisane w dużej mierze finansowo także do szczebla powiatowego. Z reguły jest tak, że w miastach centralnych grupa osób, które wymagają większej asysty społecznej, czy ze względów demograficznych, czy ze względów też etnicznych często, tak? Kwestia dochodzi tutaj pewnie osób z pochodzenia imigrantów. To sprawia, że budżety miast centralnych są w szczególnym stopniu obciążone tymi wydatkami socjalnymi, wydatkami społecznymi. Utrata przez Hanower statusu powiatowego, wejście w ten powiat metropolitalny w region Hanower sprawiła, że te wydatki przeszły na poziom regionu. Budżet miasta bardzo mocno odetchnął, a niejako finansowanie tej, w przypadku niemieckich samorządów, bardzo dużej części budżetu i części wydatków, no zostało, można powiedzieć, bardziej równo rozłożone pomiędzy samo miasto i znacznie bogatsze często gminy podmiejskie tak naprawdę. Czyli uwspólniono, można by tak powiedzieć, pewne polityki i pewne wydatki. Tak? Oczywiście tych argumentów za reformą było więcej. To jest kwestia koordynacji szkolnictwa zawodowego, kwestia ochrony środowiska, pewne kwestie związane z gospodarką, marketingiem i tak dalej. Ale co ciekawe, także część dotychczasowych kompetencji powiatowych, powiatu ziemskiego, przekazano gminom. Czyli to nie był tylko ruch taki, można powiedzieć, polegający na koncentracji kompetencji na poziomie powiatu metropolitalnego, czyli regionu Hanower, ale częściowo to, co wcześniej robił powiat ziemski, ten obwarzankowy pod Hanowerem, zostało delegowane czy przekazane pewne kompetencje, na przykład w zakresie dróg, czy polityki mieszkaniowej, czy niektóre typy szkół gminom z kolei. Czyli gminy też na tym coś zyskały. Od strony politycznej mamy tutaj taki typowy model samorząd dla regularnej jednostki samorządu, czyli mamy organy regionu wybierane w wyborach powszechnych, zgromadzenie liczące 84 członków i także, co jest istotne, ciekawe, bezpośrednio wybieranego w wyborach powszechnych prezydenta regionu, który jest jednocześnie przewodniczącym zgromadzenia i jego 85 członkiem. Czyli mamy, można powiedzieć, taki typowy, jeśli chodzi o demokratyczny mandat władz metropolitalnych, można powiedzieć, że to jest pełny, modelowy, wręcz samorząd metropolitalny. I ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć o Hanowerze, to jest no właśnie jego pozycja wśród regionów metropolitalnych w Niemczech. Ta polityka regionów metropolitalnych gdzieś zaczęła się na początku lat 90. w Niemczech. Jej celem jest troszeczkę przełamanie takiego no mocnego podziału federalnego na kraje związkowe, który nie zawsze odpowiada pewnym powiązaniom funkcjonalnym. Wyznaczono 11 takich regionów metropolitalnych, przy czym na początku nawet nie za bardzo wskazywano ich granice, raczej po prostu wskazano, że to są obszary, które mają potencjał stania się regionem metropolitalnym, a pewne struktury zarządzania, planowania, współpracy, one się powinny w miarę tworzyć tutaj oddolnie, czy z inicjatywy władz landowych, czy samych samorządów lokalnych. I jak już mówiliśmy sobie, Hanower wcale na mapie Niemiec nie jest takim mocnym punktem pod względem potencjału demograficznego czy gospodarczego, bo ma po prostu silnych konkurentów. Jest Hamburg, jest Monachium, jest Stuttgart, jest Frankfurt nad Menem i choć region Hanower pewnie w Polsce byłby jednym z najsilniejszych gospodarczych, finansowo samorządów, to jednak w skali Niemiec jest wielu silniejszych pod tym względem rywali. To spowodowało, że region metropolitalny Hanoweru w szerszej skali on obejmuje także jeszcze dwa inne mocne ośrodki, czyli Brunswick i Göttingen.
Może ja powiększę tą mapę. I proszę zobaczyć, tu już mamy do czynienia z regionem metropolitalnym, który obejmuje znacznie większą część Dolnej Saksonii. Proszę zobaczyć, to jest, tutaj po środku mamy, mam nadzieję, że widzicie Państwo tę strzałkę, sam region Hanower, ten, można powiedzieć, powiat, czy quasi powiat metropolitalny, a region metropolitalny Hanower, Brunswick, Gettinga to jest coś znacznie większego. I proszę zobaczyć, jak porównamy to z innymi obszarami typu obszar Hamburga, czy Frankfurtu, czy Norymbergi, powiedzmy, to już obszarowo jest to znacznie, znacznie większy i silniejszy obszar. Po to między innymi, żeby z synergii tych trzech ośrodków wygenerować jakby coś więcej na skalę krajową czy europejską. Przede wszystkim skomplikowana struktura tego regionu, bo oprócz regionu Hanower, tego właśnie silnie zintegrowanego, o którym przed chwilą trochę więcej mówiłem, to mamy jeszcze dwa inne związki regionalne, czy celowe, czy aglomeracyjne, które istnieją z kolei w takiej kilkupowiatowej wersji wokół Brunswicku i wokół Gettingi. No i mamy jeszcze kilka powiatów luźnych, które do żadnej bezpośrednio z tych trzech aglomeracji czy bezpośrednio obszarów funkcjonalnych tak bezpośrednio nie należą, natomiast jak najbardziej współpracują w tej szerszej skali. Aczkolwiek tutaj ta forma organizacyjna jest dużo luźniejsza, to jest spółka, która tutaj pewne marketingowe głównie zabiegi wykonuje, natomiast ta silna integracja metropolitalna obejmuje ten właśnie tutaj powiat ziemski, który nosi nazwę region Hanower i w rzeczywistości jest właśnie takim sui generis powiatem metropolitalnym. Proszę Państwa, dwa ostatnie już slajdy. I pytanie, na ile model hanowerski można zastosować w Polsce? Tak, na co powinniśmy zwrócić uwagę, czy jesteśmy w stanie go przeszczepić sobie na nasze tutaj polepko? Ja przede wszystkim wskażę, na co trzeba zwrócić uwagę, tak, żeby nie być tutaj hiperoptymistycznym i dostrzegać to wszystko, co wzięto pod uwagę w Hanowerze, dzięki czemu im się, można powiedzieć, udało tak naprawdę. Tak? Czyli po pierwsze patrzymy na tą reformę metropolitalną, tą dość radykalną, tak, spłaszczenie poziomów administracji, włączenie miasta centralnego do powiedzmy jednostki metropolitalnej, to uwieńczenie 40 lat wcześniejszej współpracy w różnych formach instytucjonalnych, generalnie związkowych, ale te związki miały różną konstrukcję, różne umocowanie polityczne, różny powiedzmy skład także od pierwszej wersji z ponad 200 gminami i 4 powiatami do tej ostatniej, gdzie formalnie to było tylko miasto i powiat ziemski, tak, ale jednocześnie udało się w tych różnych ramach ustrojowych tworzyć ciągłość pewną myślenia metropolitalnego, planowania metropolitalnego i wizji rozwoju. Druga rzecz, proszę zobaczyć, że pierwszy impuls w dużej mierze, czyli ta narzucona troszeczkę poniekąd obligatoryjnie konieczność planowania regionalnego, ona została wyprowadzona z poziomu centralnego, ogólnokrajowego, ogólnopaństwowego, federalnego. Teraz później już pewne jakby kwestie dotyczące, jak ten obowiązek wypełnić ustrojowo i merytorycznie, tu już mamy decyzje zarówno władz landowych, krajów związkowych, jak i samych samorządów, tak? Czyli dajemy ten mocny impuls, że coś trzeba w danej dziedzinie zrobić, ale jak rozwiązać ten problem, w dużej mierze pozostawiamy bezpośrednio zainteresowanym, jednocześnie oczekując oczywiście tego, że wyprodukują oni te oczekiwane rezultaty. Zwróćmy uwagę też na dynamikę demograficzną, gdzie zaczęło się ta współpraca przy stałym trendzie suburbanizacji, gdzie miasto centralne spadło poniżej poziomu 50% populacji obszaru metropolitalnego, także mniej niż 50% wyborców w takim łącznie, można powiedzieć, obszarze metropolitalnym pochodzi z miasta centralnego. To jest istotne, ale w którymś momencie ta proporcja się ustabilizowała, tak, już przestało spadać, mniej więcej się te proporcje wyrównały, co sprawiło, że być może można było podejść po pewnym czasie, tak, te proporcje się wyrównały, a potem spadek miasta centralnego zatrzymał gdzieś pod koniec lat 80., a reforma to jest początek lat 2000, tak, czyli po jakimś czasie udało się dojrzeć do tego, że to nie jest zabieranie sobie mieszkańców, że można spróbować
w tych warunkach demograficznych także stworzyć coś konkretnego. Uwarunkowania terytorialno-administracyjne, bardzo prosta struktura. Jedno miasto, jeden powiat ziemski, mamy mało podmiotów, które muszą się wzajemnie dogadać, żeby coś stworzyć, tak? Tak korzystną sytuację z tych dużych miast w Polsce ma Poznań. Jeżeli Bydgoszcz potraktujemy jako samodzielną metropolię, to Bydgoszcz także możemy tutaj zaliczyć. Natomiast większość innych miast ma albo więcej niż jeden powiat ziemski dookoła siebie, no albo przy Trójmieście czy Śląsku i Zagłębiu mamy skomplikowany jeszcze problem też powiatów grodzkich. Ciekawą rzeczą było też nadanie nowej nazwy tej jednostce metropolitalnej, czyli to nie było zwykłe, można powiedzieć, takie włączenie miasta do powiatu ziemskiego, choć funkcjonalnie to trochę tak wyglądało, no ale jeżeli nadajemy nowej jednostce nazwę region Hanower, to jakoś też wzmacnia tak i w narracji, i marketingowo, że tworzymy nową jakość, która rzeczywiście tam powstała. Natomiast jak chyba nie zapominajmy, że kluczowym wyzwaniem politycznym i administracyjnym tego modelu, czyli stworzenia takiej jednej jednostki metropolitalnej, powiedzmy na drugim poziomie samorządu lokalnego w Polsce i w Niemczech, to jest poziom powiatowy, ale w innych krajach to może być inny, jest no właśnie kwestia tego odpowiatowienia, czyli utraty statusu grodzkiego, jakbyśmy w Polsce powiedzieli, przez miasto centralne, tak? Jakby no ono w pewnym sensie spada troszeczkę w tym systemie z poziomu samorządu łączącego kompetencje jednego i drugiego szczebla do poziomu no jednej z gmin powiatu metropolitalnego. Co zrobić, żeby się na to zgodziło? Tak, po pierwsze nie odbierać wszystkich kompetencji powiatowych temu miastu. Tak zrobiono też w Hanowerze, czyli na poziom metropolitalny przeniesiono tylko te kompetencje powiatowe, które miasto miało do tej pory, które na pewno trzeba koordynować w skali metropolitalnej, a część z nich pozostawiono nadal w mieście, tak? Czyli dlatego musiało to być rozwiązanie specjalnie szyte na miarę, bo jakby po prostu zrobiono zwykłe włączenie miasta do powiatu, to powiedzmy byłby to taki sam powiat jak 40 innych w Dolnej Saksonii i by tutaj miasto straciło wszystkie swoje kompetencje powiatowe, które miało do tej pory. No i były te mocne argumenty ekonomiczne, o których już mówiłem. Te odciążenie finansowe, tak, powstanie pewnej solidarności metropolitalnej. Miasto traci część być może kompetencji, ale zyskuje mocny oddech budżetowy, tak? Dzieli się utrzymaniem pewnych ważnych rzeczy zarówno w sferze polityki społecznej, jak i w infrastrukturalnej, na przykład ZO, tak? Taka jednostka staje się jednostką metropolitalną i dzięki temu powiedzmy na inne wydatki już bardziej ściśle lokalne, nakierowane na poziom życia samych mieszkańców miasta, posiada budżet miasta. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest to, że możliwe są dwa poziomy zaangażowania metropolitalnego. Często rozmawiamy w Polsce o tym, jaki zasięg powinien mieć dany obszar metropolitalny, czy to powinna być bardziej taka ściśle jednostka wokół miasta, czy raczej szeroko powinniśmy wychodzić. Na przykład Hanower pokazuje, że możliwe są oba poziomy zaangażowania. Tylko trzeba dobrze dobrać skalę przestrzenną i do niej formę organizacyjną. Ta twarda integracja metropolitalna w znaczeniu administracyjnym, planistycznym, zarządzania poszczególnymi usługami publicznymi, to jest pewnie ta skala mniejsza, ta skala takiego super powiatu metropolitalnego, byśmy powiedzieli. Tu może być mocna struktura administracyjna, ale to nie wyklucza tego, że możemy wychodzić szerzej, no w takiej powiedzmy w skali naszych województw subregionalnie na kilka jeszcze sąsiednich powiatów, ale wówczas no powiedzmy sobie szczerze, to pewnie powinna być troszeczkę luźniejsza struktura organizacyjna, jakaś taka właśnie być może nakładka, czy w formie stowarzyszenia, czy spółki, czy może nawet związku, natomiast ciężko sobie wyobrazić integrację stricte terytorialno-administracyjną w tak dużych strukturach, które mocno wykraczają poza tą skalę powiatową, a jednocześnie oczywiście nie są jeszcze tym poziomem w Polsce dla przykładu wojewódzkim. Podsumowując, to, co jest kluczowe, to jest to, że takie rozwiązanie trzeba szyć na miarę. Trzeba znać strukturę danego obszaru, trzeba wiedzieć, jaka jest tam tradycja, kultura współpracy, która się wytworzyła, znać problemy i oczekiwania poszczególnych poziomów samorządu po to, żeby zaproponować rozwiązanie, na którym zyskują wszyscy, nawet za cenę powiedzmy czegoś. Szanowni Państwo, tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że ta problematyka Hanoweru jest już Państwu w tej chwili znacznie lepiej znana.
będę bardzo zainteresowany, jeżeli będą mieli Państwo pytania, ewentualnie z własnej uwagi, komentarze zainspirowane troszeczkę, nawet nie tyle tym samym wykładem, co przede wszystkim modelem ustrojowym, który Państwu przeprowadziłem. Jeszcze raz dziękuję Jakubie za zaproszenie do tego wykładu, do tego cyklu. Łukaszu, to my dziękujemy, że zaproszenie przyjąłeś i dziękujemy, że przygotowałeś tak ciekawy, rzetelny i konkretny wykład na temat samorządu hanowerskiego. Także dziękuję Ci serdecznie w imieniu Fundacji. Bardzo nam miło było Ciebie gościć, ale to oczywiście jeszcze nie jest koniec spotkania, bo jak zapowiadałem i jak Łukasz zapowiadał, jest jeszcze możliwość rozmowy, możemy formułować pytania czy dzielić się własnymi refleksjami, do czego Państwa zachęcam. Piszcie Państwo to, co chcecie, żebym przekazał Łukaszowi na Facebooku, na którym jestem aktualnie i weryfikuję to, co tam się dzieje, Państwa aktywność. Już kilka pytań się pojawiło, więc pozwolę sobie je w imieniu autorów odczytać. Pierwsze pytanie do Ciebie, Łukaszu, pan Kamil Przyborowski. Chciałbym zapytać, jak prelegent ocenia pracę nad reformą systemu planowania przestrzennego w Polsce i dość przypadkowe zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzone w oczekiwaniu na docelową reformę, jak na przykład ostatnio zniesienie obowiązku wyróżnienia obszaru funkcjonalnego miasta wojewódzkiego w planach rozwoju zagospodarowania przestrzennego województw. Od 13 listopada jest to już tylko opcja, w nawiasie nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Pytanie nie mocno powiązane z tematem wykładu, ale jeżeli Łukaszu masz czas i ochotę, to oczywiście będziemy wdzięczni za krótki komentarz, a do Państwa tylko proszę, żebyśmy dzisiaj skupili uwagę i ogień pytań na Hanowerze, na Republice Federalnej Niemiec i metropoliach. Ale pytanie jest bardzo zasadne i powiedziałem, że jest bardzo związane z tematem tego wykładu, bo tak jak powiedziałem, pewną pragenezą ustroju metropolitalnego Hanoweru było to, że w pewnym sensie wymuszone zostały pewne rozwiązania z poziomu centralnego właśnie poprzez wprowadzenie tego szczebla planowania regionalnego, czy ja zawsze, jak też mówię studentom, subregionalnego, żebyśmy nie myśleli, że tu chodzi tylko o planowanie w skali całego landu, tak? Chodzi właśnie o takie obszary funkcjonalne najczęściej miasta i sąsiedniego powiatu, czy powiatów, które no, charakteryzują się swoimi własnymi tutaj problemami, uwarunkowaniami, wyzwaniami funkcjonalnymi. No i w tym kontekście to, co zrobiono, to, co generalnie działo się przez ostatnie kilka lat, ale przede wszystkim ta ostatnia, trudno nazwać to reformą, ta zmiana, która weszła poprzez ustawę o zmianie zasad polityki i prowadzenia rozwoju, no ona jest zdecydowanym krokiem wstecz, tak? My od początku funkcjonowania dzisiejszej ustawy planistycznej 2003 roku mówiliśmy, że ona gdzieś tam w jednym czy dwóch zdaniach dostrzega, że jest coś takiego jak obszar metropolitalny i że dla niego coś należałoby jednak planować. Natomiast jakby zupełnie ta regulacja była bezzębna i nie szły za tym ani rozwiązania ustrojowe, ani takie bardziej powiedzmy już szczegółowe, stricte planistyczne. I coś się zaczęło dziać gdzieś właśnie tam w okolicy, udało się zrobić 2015 roku, kiedy wprowadzono to studium metropolitalne, kiedy ustawa o związkach metropolitalnych dała jakieś powiedzmy podstawy do tego, żeby tworzyć te struktury. Czyli gdzieś w roku 2015 znaleźliśmy się w tym samym miejscu, co Niemcy Zachodnie w roku 1960, ale dobre i to. No jak wiemy, nic z tego nie wyszło. Kolejno najpierw jakby ograniczono możliwość tworzenia związków metropolitalnych, a od 13 listopada jest wykreślony w ogóle rozdział o studium metropolitalnym. No, słowo metropolitalne zostało zbanowane, można by powiedzieć, zupełnie z systemu planowania. To jest w ogóle jakaś dziwna konstrukcja, to już nawet nie jest obszar funkcjonalny, tylko obszar funkcjonalnie powiązany z miastem, jakoś tak już bardzo opisowo. Nie ma tego obowiązku, nawet jak on był lepiej lub gorzej w województwach realizowany, to w tej chwili on w ogóle zniknął i no to jest regres, tak? To jakby ciężko wyobrazić sobie, że w momencie, kiedy wypadają nam jakiekolwiek liche, ale podstawy prawnej integracji metropolitalnej, że ten proces w całości się uda oprzeć na takiej zupełnie dobrowolnej współpracy, bo przykład niemiecki pokazuje, że we współpracy można zrobić dużo, ale jednak te pewne ramy instytucjonalne
pewnym sensie narzucone, czy może inaczej zaoferowane z poziomu ustawodawstwa, są jednak ważne. A od samorządowców, owszem, często polityków regionalnych, lokalnych, zależy, jakie wypełnią treść. Pod tym względem jesteśmy od tych kilku dni czy dwóch tygodni zdecydowanie w gorszej sytuacji niż byliśmy do tej pory. No i oczywiście w gorszej sytuacji niż Niemcy, w których się te różnorodne modele rozwinęły. Dzięki serdeczne. Zresztą nowelizacja ustawy, o której pan Kamil wspominał, dokonała większego spustoszenia w obowiązujących regulacjach, ale to jest, podejrzewam, temat na inne spotkanie, więc nie będziemy tego eksplorować. Kolejne pytanie sformułowała pani profesor Justyna Danielewicz. Brzmi ono następująco. Czy w obszarze metropolitalnym Hanoweru występuje powszechny, na przykład w Polsce, problem Gapowicza w relacji miejscowości podmiejskie, miasto centralne? Jeżeli tak, to jak sobie władze z tym radzą? No, ten problem został w dużej mierze właśnie rozwiązany przez wprowadzenie czy przez reformę i powstanie regionu Hanower, bo w tym momencie mamy jeden budżet metropolitalny dla całego tego regionu, na który składają się mieszkańcy zarówno miasta, jak i gmin podmiejskich, składają się w jakiejś proporcji tutaj do liczby ludności, także do zamożności tych samorządów, a wydatki też zostały uwspólnotowione, można by powiedzieć. Czyli mamy do czynienia z tą sytuacją, gdzie mniej więcej jakby pula osób korzystających z danej infrastruktury jest w miarę tożsama z pulą osób składających się przez podatki, poprzez inne tutaj daniny na te usługi publiczne, z których skorzystają, tak? A w przypadku tego całego działu polityki społecznej, powiedziałbym, że nawet, no ciężko powiedzieć, zaszedł efekt odwrotny, ale trochę tak, tak? Proszę zobaczyć, że tutaj pewne wydatki skoncentrowane w mieście centralnym zostały przeniesione do finansowania czy współfinansowania na poziom całego obszaru metropolitalnego, tak? Czyli tu mamy do czynienia z sytuacją taką, gdzie właśnie w imię pewnej solidarności w tej dziedzinie społecznej w jakimś sensie gminy podmiejskie, może nie tyle gminy, co mieszkańcy gmin podmiejskich, no, dokładają się czy współfinansują pewne cele polityki społecznej, pewne wydatki, które no, przestrzennie, można byłoby powiedzieć, z uwagi na miejsce zamieszkania beneficjentów, są skoncentrowane w mieście centralnym. Tak? Czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie jest to rozwiązanie radykalne, ale ono ten problem, powiedzmy, Gapowicza w pewnym sensie rozwiązuje przez wspólny budżet, na który się wszyscy składają i z którego wszyscy korzystają, choć oczywiście zawsze można powiedzieć, że jakieś proporcje są nie tak ułożone. Natomiast generalnie jest to sposób, taka reforma na to, żeby tego efektu Gapowicza się w pewnym sensie pozbyć. Dziękuję serdecznie. Kolejne pytanie, pan Karol Piątkowski. Szanowny panie profesorze, bardzo mnie ciekawi na przykład, czy władze Hanoweru wybudowały kolej metropolitalną, czy władze samorządowe realizują inwestycje polegające na budowie ścieżek rowerowych? No, trudne pytanie. Znaczy, to jest tak, że faktycznie system kolei metropolitalnej, tego S-Bana, on się rozwijał, szczególnie jeśli chodzi tu o Expo. Natomiast jest to przedsięwzięcie oczywiście, które jest także mocno wspierane, czy zostało mocno tutaj wsparte i z funduszy centralnych, i z funduszy landu kraju związkowego Dolna Saksonia. Generalnie zasadą w wielu przypadkach rozwoju metropolitalnego w Niemczech jest ta wielopoziomowość, która także jest współfinansowaniem pewnych przedsięwzięć, które faktycznie mają charakter metropolitalny, ale faktycznie to w dużej mierze region Hanower, czyli władze metropolitalne są odpowiedzialne za ten system transportu metropolitalnego. Co do ścieżek rowerowych, z tego co kojarzę, to pewne takie, można powiedzieć, strategiczne szlaki międzygminne, można by powiedzieć, czy to rekreacyjne, czy transportowe, one są w jakiś sensie tutaj przez władze metropolitalne zarządzane. Natomiast no, to nie jest tak oczywiście, że każdy tutaj pas rowerowy przy uliczce osiedlowej jest z poziomu metropolitalnego zarządzany. Jest to jednak zachowanie tutaj zasady subsydiarności.
władze metropolitalne powinny zajmować się tym, co faktycznie ma charakter metropolitalny, albo ze względu na zasięg infrastruktury, albo ze względu na właśnie pulę korzystających, czy powiedzmy tę zasadę solidarności metropolitalnej w finansowaniu. I kolejne pytanie. Pan Bartek Sołtysiak. Czy na przykładzie Hanoweru jakieś działania w sposób szczególny wpłynęły na wyhamowanie procesów suburbanizacji i rozlewania się miasta? Rozbudowa międzypowiatowej sieci komunikacji publicznej? Czy te inicjatywy pozostają bez znaczenia wobec indywidualnej dostępności komunikacji samochodowej? W dużej mierze odpowiedzialne była polityka zmierzająca do wzmocnienia procesów rewitalizacji, bo to się już zaczęło w Niemczech w latach 70., 80. Jak już mówię, w latach 80. się ten trend trochę zatrzymał i zaczęło dochodzić do procesu reurbanizacji. No proszę zobaczyć, że po pierwsze ten trend suburbanizacji trwał troszeczkę, bo myślę, że to jest takie dobre 30 lat, kiedy jednak miasto centralne traciło mocno liczbę mieszkańców na rzecz powiatu ziemskiego. Ten rozwój w powiecie ziemskim nadal jakby następuje, natomiast miasto faktycznie przez polityki rewitalizacji udało się ten trend wyhamować i zatrzymać. Miasto Hanower nadal ma, z tego co pamiętam, ujemne saldo migracji w relacji z otoczeniem swoim, tym najbliższym, natomiast no, udało mu się jakby przyciągać coraz więcej osób z tej dalszej okolicy, można powiedzieć. W związku z tym aglomeracja jako całość idzie w górę zarówno, choć nie są to jakieś, to nie jest tak szybki tutaj rozwój demograficzny jak w przypadku niektórych innych miast Niemiec. Lipska na przykład w ostatnich latach jest przykładem, gdzie nagle bardzo się mocno tutaj odbił w górę. Natomiast powoli, ale stabilnie i miasto Hanower i strefa podmiejska rozrastają się demograficznie, przy czym, jak już mówiłem, bardziej to jednak pewne programy rewitalizacji i reurbanizacji, które były trochę centralnie też inspirowane przez władze w latach 80., pewnie na to wpłynęły niż stricte reforma metropolitalna, która miała miejsce trochę później. Może nawet odwrotnie, to, że miasto było w stanie wyhamować troszeczkę ten spadek ludności poprzez swoje polityki, sprawiło, że łatwiej było kilkanaście lat później stworzyć tą strukturę metropolitalną, bo być może tu były mniejsze wtedy obawy, że ktoś coś zabiera kosztem kogoś. Pan Maciej Żebrowski. Czy w Niemczech było to działanie oddolne, samorządowe, czy zmiany rządowe? Kto był inicjatorem, dopiszę, tak, tych procesów metropolitalno-twórczych? To jest właśnie złożony proces, gdzie ta inicjatywa jest zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Tak? To jest jednak dobra współpraca między tymi poziomami, poziomem federalnym, poziomem kraju związkowego, landu i lokalnymi samorządami. Czasami ona jest lepsza, czasami gorsza. Oczywiście zdarzały się sytuacje, kiedy kto inny rządził na poziomie, powiedzmy, metropolii, czy miasta Hanower, czy powiatu ziemskiego, na przykład SPD, które tam zawsze było mocne, a kto inny miał przewagę we władzach landowych, na przykład CDU i różnie wtedy z tym bywało. Natomiast proszę zobaczyć, jedna inspiracja przychodzi, jeśli chodzi o otworzenie tych regionów planistycznych ze szczebla federalnego. Tworzeniem związku, nadawaniem mu już konkretnych ram prawnych zajmuje się władze landu kraju związkowego, ale treścią pewną merytoryczną i polityczną wypełniają to samorządowcy. Tak? Akurat w przypadku reformy metropolitalnej z tej 2001 roku inicjatywa główna poszła od samorządów, czyli od miasta, powiatu i związku. Natomiast ona została, no nie chcę powiedzieć przyklepana, ale przekonsultowana i zatwierdzona i umocowana dzięki tutaj dobrej współpracy z władzami landu kraju związkowego. Natomiast władze centralne, władze federalne, one od lat 90. pewną ogólnoniemiecką, można powiedzieć, ogólnopaństwową politykę wspierania regionów metropolitalnych prowadziły i pod tym względem jakby dostarczyły takiego pozytywnego może klimatu do tego rozwoju metropolitalnego, ale konkretne rozwiązania ustrojowe było gdzieś wypracowane pomiędzy lokalnymi samorządowcami, a władzami kraju związkowego, władzami landu. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, jeszcze w takim razie może jedno pytanie, bo widzę, że się pojawiło właśnie świeżo na Facebooku i będziemy stawiali kropkę.
pan Damian Hajduk. Zarządzanie przestrzenią w Niemczech to niemal modelowy przykład poszukiwania rozwiązań. Raz lepszych i raz gorszych, ale zawsze poszukiwania rozwiązań. W Polsce póki co premiuje się bierne lub czynne odcinanie się miasta centralnego od zaplecza, choćby Poznań jest niestety tego przykładem. Jakie punkty należy zaproponować dla przeciwdziałania zjawisku, przynajmniej w obszarze transportu? Pierwszy punkt, obligatoryjny związek biletowo-taryfowy. Drugi punkt, wspólny zarząd transportu i infrastruktury. Trzeci punkt, zintegrowany plan multimodalny. Narzędzie łączące plan transportowy, studia sieciowe dla infrastruktury oraz model analityczno-symulacyjno-decyzyjny wspierający zarządzanie operacyjne i strategiczne. Znaczy, nie jestem tak do końca przekonany do tak twardo postawionej jakby na początku tezy, że miasta się odcinają od otoczenia. W każdym przypadku jest troszeczkę inaczej i zależy to od splotu wielu okoliczności. Na przykład w Poznaniu, na przykład w latach 90. faktycznie, jeśli chodzi o transport publiczny, to było w pewnym sensie odcięcie się od gmin podmiejskich, z których każda musiała wtedy sobie nagle stworzyć swój system transportu gminnego, często dublujący się zresztą częściowo na tych obszarach przygranicznych z komunikacją miasta Poznania. Ale już powiedzmy gdzieś tam od połowy lat 2000, kiedy uświadomiono sobie jednak zalety tego zintegrowanego systemu biletowo-taryfowego, harmonizacji rozkładów jazdy, koordynacji linii i tak dalej, no to miasto próbowało troszeczkę zbierać do kupy te sąsiednie gminy i tak gmina po gminie udało się na zasadzie właśnie negocjacji uzgodnień włączać te gminy do systemu miejsko, można powiedzieć, gminnego, gdzie to miasto z kolei troszeczkę odkupując swoje być może winy z początku samorządności starało się jednak tą integrację przeprowadzić. Wiem, że w różnych obszarach metropolitalnych Polski wygląda to bardzo inaczej, natomiast zgadzam się, że to jest jedna z kluczowych kwestii, wspólny transport publiczny. I jeżeli gdzieniegdzie idzie dobrze, to w drodze dobrowolnej, ale są przykłady, gdzie za bardzo jednak ta integracja transportowa nie przebiega za dobrze. Być może pewne rozwiązania, które powinny wymusić taką współpracę, byłyby potrzebne, ale znowu bardziej wymusić poprzez wskazanie celu do osiągnięcia, a nie narzucenie każdemu obszarowi metropolitalnemu w Polsce jednej zuniformizowanej formy instytucjonalnej, ustrojowej, prawnej, w której muszą te zadania wykonywać, bo to się nie sprawdzi. To są bardzo, bardzo różne obszary od śląsko-zagłębiowskiej metropolii po obszary tak stricte monocentryczne jak na przykład Kraków. Patrzę tutaj to w porównaniu do strefy podmiejskiej, po jakieś rozwiązania przejściowe typu Poznań, gdzie tutaj ta dynamika strefy podmiejskiej jest naprawdę bardzo mocna i miasto nie może sobie już w tej chwili pozwolić tak, żeby się odcinać, czy tutaj uważać, że nie dotyczy go to, co się dzieje wokół. W przypadku, kiedy tak jak w Poznaniu mamy ten trend suburbanizacji bardzo, bardzo mocny z różnych względów, o których pewnie byśmy mogli gdzie indziej rozmawiać. Natomiast pewne tutaj zachęty, rozwiązania, być może wprowadzenie pewnego obowiązku ze strony centralnej być może powinno być, natomiast sposób osiągnięcia tego efektu powinien być w jakiś sposób uelastyczniony i trochę pozostawiony samorządowcom do tego, jak mają to zrobić. Dziękuję. Tu widzę, że jeszcze pan dyrektor Jakub Pietruszewski napisał pytanie, no nie mogę go pominąć. Pozdrawiam serdecznie pana dyrektora. W związku z czym, Łukaszu, pozwól jeszcze jedno. W jaki sposób powinny być podzielone kompetencje między obszarem metropolitalnym a samorządem województwa? W polskich realiach to się pokrywa. Transport zbiorowy, kolejowy w Trójmieście w 100% finansuje województwo. To jest bardzo dobre pytanie, bo to jest też pytanie o skalę przestrzenną tej integracji metropolitalnej. Tak? Jakby jak zobaczymy ten skalę regionu Hanower, 2000 mniej więcej kilometrów kwadratowych, milion mieszkańców, no to widzimy, że w porównaniu do całego dużego kraju związkowego Niedersachsen, Dolnej Saksonii, to jest inny poziom, tak, tutaj i ciężko mówić, no ale nie porównujemy niemieckich landów do polskich województw, czemu
to jest inna skala zadań, inny typ zadań. Tak? Natomiast w sytuacji, kiedy mamy tendencję w Polsce często, żeby te obszary metropolitalne no, troszeczkę powiedzmy tutaj rozciągać obszarowo, dosyć dużo gmin, czy powiatów, czy miast, które no, powiedzmy mają jakiś tam związek funkcjonalny, oczywiście mają z tym centrum obszaru metropolitalnego, ale to nie jest ta bezpośrednia strefa takich intensywnych, codziennych dojazdów do pracy, to nie jest bezpośrednia intensywna strefa budownictwa takiego bardzo dynamicznego podmiejskiego. No to w tym momencie, jeżeli byśmy objęli no, pół województwa obszarem metropolitalnym, no to może się faktycznie pojawić problem, a co zostaje wtedy dla samorządu regionalnego, samorządu wojewódzkiego. Tutaj znowu jakby każda sytuacja w każdym województwie jest inna. Transport kolejowy jest tu szczególnie faktycznie trudny, bo wiele linii no, nie zatrzymuje się na granicy nawet tego obszaru metropolitalnego, one mają swój kontekst regionalny. Natomiast w tym momencie, spójrzmy na ten model hanowerski, region Hanower jako samorząd metropolitalny ma kompetencje przede wszystkim samorządu powiatowego i częściowo tylko przejął jakieś kompetencje ze sfery wyższej, z poziomu kraju związkowego. Tak naprawdę, tak jak mówił profesor Kulesza, tak, samorząd metropolitalny jest w dużej mierze nie po to, żeby komuś zabierać bezpośrednio kompetencje, jest po to, żeby realizować kompetencje, których w tej chwili nikt nie realizuje najczęściej. Tak? Mówię, przykład Trójmiasta jest specyficzny z koleją metropolitalną finansowaną przez marszałka, ale już w Poznaniu tak naprawdę to też samorządy lokalne dokładają się do tych przewozów metropolitalnych marszałkowi, więc już współfinansowanie istnieje i zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. Akurat no, sfera transportu tego kolejowego jest na pewno tą sferą, gdzie ta współpraca między poziomem metropolitalnym a regionalnym będzie musiała zawsze być, bo taka jest specyfika tego systemu, tu się tego nie da zrobić. A jeśli chodzi o planowanie przestrzenne, to chociażby kwestia stopnia szczegółowości czy stopnia mocy prawnej pewnych ustaleń wiążących. Tutaj podział kompetencji między planowanie na poziomie województwa, które siłą rzeczy musi być bardziej zgeneralizowane, od poziomu metropolitalnego i od poziomu lokalnego spokojnie, tak jak w Niemczech, idzie tutaj planistycznie to na trzy poziomy podzielić. Każdy z nich będzie miał wystarczająco dużo kompetencji i wystarczająco dużo roboty. Dziękuję serdecznie. No, patrzę na Facebooka, pytań kolejnych nie widzę, w związku z czym myślę, że możemy powoli kończyć nasze spotkanie. Jeszcze na koniec zareklamuję. Pokażę Państwu książkę, którą warto nabyć. Trochę tematyka częściowo zbieżna, częściowo inna, ale na pewno warto polecić. Publikacja chyba najnowsza, najświeższa, monograficzna pana doktora. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas i za możliwość spotkania, za możliwość rozmowy i panu doktorowi Łukaszowi i wszystkim z Państwa. To ja chciałbym też również podziękować też za pytania, bo wydaje mi się, że większość zadających pytania znam osobiście, cenię, lubię. Bardzo Wam dziękuję za pytania i miło było w takiej nietypowej bardzo formie jednak jakoś się spotkać. Tak, a Państwa zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu Metropolii Świata. Planujemy jeszcze jedno spotkanie zorganizować w grudniu, a dokładnie za 2 tygodnie, we wtorek o 20:00. Od jutra będziemy to wydarzenie promować, a więc bądźcie Państwo z nami. Kolejna metropolia, a nie powiem jaka, jutro się okaże. A zakończę spotkanie cytatem z Facebooka. Przemek Barszczewski napisał: oj, dziwny to wykład, na którym nie da się bić braw. Dziękujemy. No więc niech pan doktor sobie wyobrazi, że teraz wszyscy bijemy brawa i dziękujemy serdecznie tymi gromkimi brawami za wykład. No i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, mimo tej późnej pory, że byli Państwo z nami. Do widzenia, do zobaczenia. Może jeszcze przy jednej okazji też w cyklu Metropolii Świata. Mamy nadzieję, czekamy w styczniu. Do zobaczenia.